miał czarne wąsy. Twarz kanciasta. Straszne oczy. Które oczy są straszne? Na pewno. Na pewno. Oh fucking god. Chyba nie miał okularów, nie? Okej, okay, to trzeba wziąć i to zrobić tak, trochę inaczej. To znaczy, pierwsza rzecz, że znajdźmy to, oh my god, to. Jeszcze raz. Jeszcze raz, bo to trzeba będzie zapamiętać teraz. To jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, to jest bardzo istotne. Ten brak okularów, małe, ciemne oczy, duże usta, wąskie wargi, nos bokserski. Duże usta, wąskie wargi, nos bokserski. Duże usta, wąskie wargi. Że w sensie coś takiego chyba, tak? Nos bokserski. Małe oczy. Krótkie, ciemne włosy, tak, brak okularów. Kanciasta twarz. Bez brody. Tak to chyba wygląda, nie? A, nie, muszę z nim pogadać. Proszę pana. Proszę pana. Poznajesz tego człowieka? Nie. To na pewno nie on. W ogóle go nie przypomina. Okej. Dziękuję. Stary, dzięki. Nie ma za co. Nie ma za co. No jasne, że nie ma. Oczywiście, że nie ma. Co pies, znowu cię tu wrzucili, a ty nie chcesz być detektywem. Okej, jeszcze zaraz ten moment. Okej, sprawdźmy jeszcze raz, co on gada. Conversation, podejrzanie konwersacji. Bo we... Gadać z żandarmem, Sophia Blake. Wysoki, miał duże czarne wąsy, twarz kanciasta, straszne oczy. Twarz kanciasta, duże czarne wąsy. Takie coś mam. Proszę pana. Proszę pana. Czy pan nie prowadzi śledztwa? Nie, nigdy w życiu. No ale, typie, bo ja tu chcę ci dać to, o, to, to ci chcę dać. Żebyś mi powiedział, czy to jest proszę ten pana, typu, czy nie ten. Czy pan nie prowadzi śledztwa? God, dobra, fakaj się.
fuckaj się z tym. Chciałem, żebyś mi odpowiedział na jakieś fajne pytanie, ale nie chcesz mi odpowiedzieć na żadne fajne pytania. Dobra, wracamy na górę, bo chyba wpadłem na ciekawy pomysł. Teraz tak, tu. Czyli to nie działa, dobra. Czyli jeszcze tu nie możemy wejść, po prostu. Okej. I nagle Petit w ogóle, on nie ma nic przeciwko temu, żebyśmy brali i sobie chodzili po całym hotelu. To znowu pan. Tak, Alfons Gay. Dzięki, Ponczu. Siema. Jestem detektywem, a nie Alfons Gayem. Dzięki panu mogłem przygotować portret domniemanego podejrzanego. Być może nie jest doskonały, ale sądzę, że dzięki niemu do czegoś dojdziemy. Teraz pozostaje tylko pokazać go policji. Ten przebiegły, wąsaty diabeł. Więc czyli to trafiłem. On jest okay. Sprawcą. Chwileczkę, panie Petit. Ja nie mówiłem, że on jest winny. Nawet nie znam jego nazwiska. Wąsa, Pączek z tymi zabijcimi oczami nie można się pomylić. Swój. Dobrze. Weź się z gul tak. Jeśli ładnie. To panu nie przeszkadza, to mam dużo rzeczy do zrobienia. Okej, okay, czyli przez przypadek trafiłem. Dobra, tak to nie miało wyglądać. Generalnie miałem się od niego dowiedzieć, że on też chce, żebym zobaczył ten portret i tak dalej, ale generalnie to o to chodzi. Dobra, to jeszcze teraz bardzo ważna rzecz. Musimy się dowiedzieć, o co chodzi z Teo Malek. W takim pubie. Hej, przystojniaku! Kopę lat! Penis, cóż za niespodzianka! Słuchaj, śpieszę się. Znasz niejakiego Teo Male? Nie, ale z pewnością właściciel pamięta. Masz szczęście, akurat go zastałeś. No wiesz, ilo zna wszystkich. Ilo. Czarująca. O, i teraz ciekawostka. Dziękuję ci, Berenice. W wszystkich możliwych przygodówkach, nie? Mów mi, Bibi, jak wszyscy. Nigdy. Dobra, ja też muszę lecieć. Nigdy nie mają niczego no wiesz, do donoszenia rzeczy. Do zobaczyska. Gaz MacPherson okay. Jest tak cudownym. Tak, w każdym razie jest nasz mój adres. Wpadnij kiedyś do mnie. Ciao. Gdzie widzę, że typo chodzi z torbą. Cały czas. I w tej torbie ma wszystko. Co bierzemy i znajdujemy w grze. Okej. Okay. Czyli z Ilotem chcemy porozmawiać, tak? Ło, jaki tu jest ten, ohoho. Okej. Okay. Zgadnijmy, gdzie są postacie, z którymi można rozmawiać. No dalej. Zobaczmy, co tam trzymasz w ręce. Typowy gej. Pączek jest królowa i jej trzy siostry. O nie... Ty to robisz specjalnie, czy jak? Trójka? Przebiłeś moje trzy asy? Dobra, mam już dość. Odpadam. A, wow. Ilo. Jeszcze nie odchodzisz, prawda? Nie w momencie, kiedy miałem pozbawić cię samochodu. Fuck, czemu on nagle wygrywa? Przecież on nie zaczynaj, male. Nie myśl sobie, że ujdzie ci to na sucho tylko dlatego, że uregulowałeś swój rachunek. Ależ to MacPherson! Ależ to MacPherson! Hej! MacPherson, chodź tutaj! MacPherson? A któż to taki? Kolejny Amerykanin w Paryżu, który jest spłukany. Pozwolisz, że was sobie przedstawię. Jakby się spieszy, ja wiem, Ponczuś. Ty jakbyś zobaczył laskę pierwszy, co robisz, to już masz tu laskę 5 stówek i robisz mi to. Witam. Głównie pierzesz skarpetki. Dobrze, zostawię was tu. Mam robotę. No, miałem z nim pogadać, no ale w sumie z tym też. Witam. Masz ostatnią grę w placementach w LoLu? Ja jeszcze muszę ją zagrać, mi się nie chce. Na razie gramy Request Game. Noszę wrażenie, że gdzieś cię widziałem. Byłeś kiedyś? Nie, Mac, jakiś ty czas. Orfe, jesteś widziałem? Odnoszę wrażenie, że już cię gdzieś widziałem. Byłeś kiedyś w Nowym Jorku? Nie, Mac, jakiś ty czasami roztargniony. Ta kurtka. Orfe, jesteś odźwiernym w Orfe. Jeśli interesuje cię garnitur, sprzedam go za dobrą cenę. A jeśli chodzi o mnie, to stara opowieść. Stara. Przedwczoraj.
nie lubiłeś już swojej pracy, ale Orfe to prestiżowy hotel. Jesteś bardzo wścibski. Chcesz moją starą robotę, czy co? Of course. Może hotel nie płacił ci jak należy, a może znalazłeś inne źródła dochodu. Jestem jedynym spadkobiercą jakiegoś starucha. Pierwszym pociągiem wracam do Brytanii. What? Musisz przyznać, że to niespotykane, by otrzymać spadek w kawiarni Nantes i to w dniu morderstwa. Nie wiem, co mógłbym powiedzieć. Przecież nie pytałem go w ogóle o to, czy widział jakiegoś typa z wąsami. Zaprzeczasz, jakbyś widział kogokolwiek z wąsami w kawiarni Nantes w dniu morderstwa, ale widziano... Zaprzeczasz, jakobyś widział kogokolwiek z wąsami w kawiarni Nantes w dniu morderstwa, ale widziano cię tam. Dobrze słyszałem? Nazywasz mnie kłamcą? W takim razie kłamca mówi do widzenia, miłego dnia. Proszę, Jankę zwrócił. Chciałbym coś ci pokazać. Poznajesz tego człowieka? Bardzo dużo nam to wyjaśnił. Dobra, Ilo. Kas MacPherson, kopelat, staruszku. Cześć, Ilo. W ostatnich miesiącach byłem zbyt zapracowany, by wpaść do Alambika. No, tak było. Szczerze powiedziawszy, nie należę do bogaczy. Przykro mi patrzeć na przyjaciół w potrzebie. Jestem pewien, że mogę wam pomóc. Hej, nie chcę robić zamieszania, ale czy znałeś dobrze tego Male? Pojawia się tu i tam od czasu do czasu. Więcej ci nie powiem. Tajemnica zawodowa i takie tam. Daruj sobie te brednie, Ilo. Muszę wiedzieć, czy Male naprawdę jest człowiekiem, którego szuka. Jest odźwiernym w eleganckim hotelu Orfe, zgadza się. Słuchaj, nie masz chyba problemów z dogadywaniem się z ludźmi, Mac, prawda? Czemu więc nie spytasz Male, czym on się zajmuje? Ja się w to nie chcę mieszać. Because fuck you, that's why. Jeśli rzeczywiście dobrze go znałeś, z pewnością zauważyłbyś w nim coś innego. Jest w coś zamieszany, w jakiś ciemny interes. Uczepiłeś się, MacPherson. Jeśli mówię ci, byś mnie zostawił, to mnie zostaw. On twierdzi, że odziedziczył kupę forsy. Reszta mnie nie interesuje. Okej. Cóż, Ilo, widzę, że jak zwykle jesteś zapracowany. Zapracowany, całymi dniami obracasz kciukami. Prowadzenie baru to dopiero charówka, co? Mm-hmm. Już widzę cię, jak prowadzisz bar bistro, MacPherson. Klienci, których trzeba zadowolić, znajomi, wschodzące talenty, krytycy sztuki, wścibscy gliniarze, wieczorki towarzyskie do zorganizowania, wystawy do przygotowania. Ja już nawet nie mam czasu popracować nad moim freskiem. I jeszcze jest parę innych spraw. Przysługa tu, przysługa tam. A jesień jest zawsze taka nieco leniwa. Okej. To znaczy masz inne źródła dochodu oprócz Alambika? Czy te źródła nie są nieco ryzykowne? Wiesz, Paryż to przecież centrum świata artystycznego. Ktoś musi to wszystko organizować. Okej. Ilo, dobra, jest a mały problem. Co z zamkiem? Mam zamek, do którego uszkodziłem klucz. Nie wiesz, jak mógłbym otworzyć drzwi niczego nie psując? No, tak, uszkodziłem. To... I parę lasek dynamitu powinno ci wystarczyć do tej roboty w banku. Tak poważnie, Mac, po co miałbym to wszystko nosić? Czy ja wyglądam na sklep z narzędziami? No, troszkę. To czysta sprawa. Robię to dla przyjaciela. Chcę mu pomóc. Legalne czy nie, nie jestem jedynym, co to robi, więc... Okej, Mac, pomogę ci. Mała ale przysługa. W zamian chcę, byś wyświadczył mi małą przysługę. Taka mała fucha. Nie martw się, nic ryzykownego. W
pieprzy.